Dobry wieczór Państwu. Postanowiłem nagrać sobie kolejnego posta, bo nie chcę mi się pisać. Wszystko się kurde rwali, o. Słuchawki, moje ukochane słuchawki, proszę, na uśnicę mi się tak rozwaliły. Może ktoś wie przy okazji w Warszawie, gdzie można takie na uśnicę wymienić, czy się da wymienić, czy coś. Słuchawki są wspaniałe, to jeszcze z lepszych czasów, ale kurde, no niestety. Led Zeppelin leci na nich wspaniale, ale przez to... Nieważne. Poza tym nie rozumiem, proszę Państwa, w ogóle co się dzieje. Robię sobie jakieś scenariusze na Facebooku, albo piszę sobie, albo na YouTubie, na kanale, w KHT jakieś scenariusze sobie mówię. A potem, proszę Państwa, potem jakiś poseł z obrzydzeniem, bo przecież jak można patrzeć na gębę taką obrzydliwą esbecką, gębę esbeckiego esbeka zombie, ogląda to w jakiejś toalecie, w toalecie dlatego, że przecież blisko jest do odpowiednich utensyliów, więc w związku z czym jak tego obrzydzenie nie wymyśli, jak ktoś tego obrzydzenia nie wytrzyma, no to ma blisko i nie zabrudzi niczego innego. Także proszę Państwa, i potem z tych scenariuszy jakiś poseł na komisji zbierze jedno pytanie zawarte w scenariuszu i zadaje. I po prostu je zadaje jako swoje własne i jest inteligentny poseł. To nie po mnie jadą, to dobra cholera, mam na okno. No dobra, trudno, pojechało, pali sześć, proszę Państwa. Po mnie to jutro przyjadą. Znaczy nie przyjadą, ja sam do nich pojadę i nie wyjdę. To będzie fajnie. Więc, proszę Państwa, tak to mniej więcej wygląda. Ktoś zresztą napisał a propos Smoleńska, że jakieś głupoty gadam i w ogóle strasznie na mnie się obraził. Przecież ta komisja tam pojechała, wspaniale. Ja w ogóle reprezentuję pogląd Anodiny, proszę Państwa. Ja, pogląd Anodiny. Nie wiem, czy ci ludzie Ameryki odkryli, bo jeden pan odkrył w ogóle, że jestem esbekiem. No, na miłość boską. Dziwię się, że po tylu latach odkrył taką Amerykę. Odkrył Amerykę już odkryta. No ale wróćmy. Tytuł tego filmu, nie wiem, czy Państwo macie, brzmi Arabska biurokracja wewnętrzna. I oczywiście będzie to poświęcone dzisiejszemu, pasjonującemu przesłuchaniu w ogóle, pana ministra arabskiego przed komisją do spraw Amber Gold. Więc proszę Państwa, zacznę od tego, że jedno zdanie w czasie tego przesłuchania spowodowało, że tramwaj się na mnie popatrzył, bo słuchałem na słuchawki w tramwaju po prostu, leciało mi na telefonie i słuchałem w tramwaju po prostu, to proszę Państwa, spowodowało, że tak wybuchnąłem śmiechem, że tramwaj w ogóle nie wiedział, czy ja zwariowałem, czy w ogóle co jest tego, no ale chyba zwariowałem rzeczywiście. Otóż pan minister pytany o to przez komisję, wysoką komisję, jakie konkretnie premier Donald Tusk podjął działania w sprawie Amber Gold, odpowiedział: działania polegające na oczekiwaniu, co zrobi minister Cichocki. Działania polegające na oczekiwaniu. Więc może przetłumaczę to na język polski, ponieważ niektórym wyższym funkcjonariuszom PO i urzędnikom PO i członkom PO język polski jest niewątpliwie obcy, więc trzeba to przetłumaczyć dla Państwa. Otóż działania polegające na oczekiwaniu, co zrobi minister Cichocki, oznaczają tak: Cichocki, nie wpierw się, idź sobie gdzieś, zajmij się czymś. Inaczej rzecz mówiąc, zaniechaj. Generalnie z tego całego przesłuchania wielogodzinnego odniosłem wrażenie, że funkcja szefa gabinetu premiera jest absolutnie niepotrzebna. Przecież ten człowiek nic nie mógł, nic nie zrobił, nigdzie nie był, prawda? Nic nie wiedział. Kazali mu się podpisywać na notatkach, to nawet ich nie czytał, tych notatek. On nawet nie wie, czy podpisał. Dostał notatkę, do której nie był upoważniony, nie było na rozdzielniku. Podpisał, bo wszystko podpisał. Co mu dawali, to podpisał, bo on po prostu był tylko od podpisywania od godziny 8.15 do 16.15, bo prawdą jest, że po godzinie 16.15 już raczej nikogo w kancelarii nie było, a od czwartku nie było sensu, bo oni jechali grać w gałę po prostu. I to o tym mówią, głośno o tym mówiono na korytarzach agencji wywiadu na Miłobędzkiej 55. Oczywiście jest to cholerna tajemnica, proszę Państwa, taka tajemnica, że nawet Google to podaje jako tajemnicę, bo Google podaje ten adres i mówi, to jest tajemnica po prostu. No właśnie. I proszę Państwa, tak właśnie to przesłuchanie mówię. Poza tym,
Nic nie pamiętam, nic nie wiem, nic nie robiłem i w ogóle ja się dowiedziałem. No tak, oczywiście wszyscy wiedzieli o Amber Gold, bo przecież poza ministrem arabskim. Ja wtedy byłem w Gdańsku kilka razy i tak się składa, że blisko delegatury było ten Amber Gold i jak pamiętam, to te reklamy były tak krzykliwe, człowiek wjeżdżał do Gdańska, już wiedział, że jest Amber Gold i jeszcze telewizja pokazywała te kolejki ludzi, drobnych ciułaczy, które miały być totalną ściemą, bo i w poprzednim dniu powiedziałem, jakie to są, jakie to pieniądze mogły być. Oczywiście to był tylko scenariusz. Z tego przesłuchania wiem jeszcze, mam jeszcze jeden wniosek, a ten wniosek pojawi się w scenariuszu, który zaraz przedstawię. I tu chciałbym publicznie się zwrócić, chociaż na pewno tego nie wysłucha, do pana generała Bondaryka. Panie generale, no i co, nie głupio panu? A dlaczego? Bo pan wykazał się jednak kretyńskim, przepraszam za wyrażenie, idiotyczną lojalnością. Tymczasem ze słów ministra arabskiego wynika, że to, że w rezultacie to pan. Ani premier Tusk, ani on, to pan. Oni wszystko zwalają na pana i na Wojtunika. Nie zauważył pan tego? To teraz pan posłucha, panie generale, bo zdaje się, że jako dobrze przygotowany facet, doświadczony w pracy operacyjnej, że dorwał się aż od który zaczął tą pracę operacyjną, od dyrektora i doszedł do szefa agencji, bo takie szczeble jak moje, to gówniane, po co tutaj pracować operacyjnie? Otóż wyobraźcie sobie państwo taki scenariusz, że od samego początku pomysłu z Amber Gold postanowiono zabezpieczyć to operacyjnie, ale zabezpieczyć po to, żeby móc wykrywać wszelkie luki i wszelkie miejsca, w które mogą wejść służby specjalne, takie jak na przykład ABW, i narobić kłopotu. W związku z czym należy więc obstawić dokładnie prokuraturę, sądy, policję, ale także również delegatury i delegatury ABW. Należy również obserwować tych panów, którzy są słupami słup energetyczny, czy ten słup, który ma pójść do więzienia, żeby w pewnym momencie móc zareagować, gdy sprawa zacznie za bardzo świecić. Wyobraźcie sobie państwo, że poddelegowywano ludzi i powołano specjalne jednostki operacyjne z przedstawicieli sił specjalnych, niektórych grup specjalnych, również u pana, panie generale Bondarek, w pana instytucji, i oddelegowano ich do odpowiedniej grupy, która miała zabezpieczać Amber Gold. Zabezpieczać w pracy operacyjnej oznacza również rozpracowywać, a więc pilnować, co się dzieje. Zwykłych ludzi, którym dano szansę, dano awanse, trochę więcej. Oni stanowili obserwację, nie żeby wykrywać właśnie zawodową obserwację, co więcej. Oni również byli świadkami na przykład sprawdzania domu pana M.O. przez nie agencje ochroniarskie, ale zawodowe służby z zawodowym sprzętem, czy są podsłuchy, czy nie ma podsłuchu. Dzięki tym uprawnieniom operacyjnym mogli kontrolować piętnastki, mogli kontrolować wszystkie działania, mogli również kontrolować to, co ABW chciało zrobić. Ja odniosłem wrażenie z całego zresztą przesłuchania, że ten uruchomiony nagle aparat, ten uruchomiony cały aparat prokuratorsko-operacyjny służył tylko jednemu. Służył tylko przypilnowaniu, aby instytucja pana generała Bondaryka za dużo się nie dowiedziała, a wszelkie działania, przepraszam, muszę zabrać kota, który mi tu miałczy. Jest kot, chociaż to nie KHT, jest, proszę bardzo. Koci, uciekaj. Więc wyobraźcie sobie państwo, może właśnie z tych materiałów, bo te grupy pisały, jednak robiły zdjęcia, robiły to, co normalna obserwacja, normalna betka robi, komunikaty, zdjęcia, komunikaty z nasłuchów, z podsłuchów, które oczywiście były poza różnymi, poza wiedzą szefów tych służb i przypuszczam, że również poza wiedzą ministra Cikockiego w tym momencie. I w pewnym momencie, kiedy zaczęło być gorąco, sprawa rypła, bo przecież pracownicy ABW sami, zwykli, normalni, zaczęli działać, pojawiły się jakieś notatki, jakieś rzeczy, jakieś cuda, no i pojawiło się to słynne działanie polegające, jeszcze raz to zacytuję, bo to jest coś pięknego, właśnie, działania polegające na oczekiwaniu, co zrobi minister Cichocki. I w tym samym czasie nastąpiła
i nastąpiły pewne różne dziwne działania, opóźniania przez postronnych ludzi i tak dalej. Wszystko miało sprawiać wrażenie, że coś się dzieje, ale żeby nic się nie działo. Jest od razu oznaczony winny, zresztą pan minister dzisiaj powiedział, że winny siedzi w więzieniu. No siedzi w więzieniu, siedzi w areszcie, jak powiedziała pani Wasel. Czy to jest prawdopodobne, czy nie? Może państwo mi odpowiedzą, czy to jest prawdopodobne, czy nie teraz. Ja sobie jestem tu na Facebooku, siedzę tyłem do okna swojego, bo mi wygodniej. Właśnie. Po co nam minister, skoro nic nie pamiętam? No tak, zgadza się, ale być może ktoś po prostu by mi odpowiedział na to pytanie, czy ten scenariusz jest możliwy, czy to tak nie jest. Tak jest, proszę państwa. Ja również znam pewnego rodzaju sytuacje, o dziwo powiem państwu. Dlaczego ja mogę o to, dlaczego ja to widzę? Otóż, proszę państwa, w latach 80. byłem również w tej sytuacji. Z jednej strony, jako funkcjonariusz Wydziału 11 uczestniczyłem w bardzo potężnej grze operacyjnej. Wchodziłem w to podziemie, byłem ich kurierem i byłem jednocześnie rozpracowany przez biuro studiów, które nie mogło o tym wiedzieć. I to biuro studiów w Gdańsku. I ktoś kiedyś znalazł moją teczkę, znaczy teczkę pod tym nazwiskiem, której byłem jako tego kuriera, którego oni rozpracowali. Nie rozpracowywali, jak się okazało. Była to pewna paranoja, ale tamta służba nie wiedziała. I w pewnym momencie paraliżowaliśmy również jej wysiłki, bo psuło to sprawę. Ale to było na gruncie operacyjnym. W określonych czasach, w określonej sytuacji, po określonych stronach. Były dwie wyraźne strony. Tutaj mamy tylko i wyłącznie zabawy finansowe. Więc proszę państwa, ja po tych przesłuchaniach i po tym szczególnie dzisiejszym przesłuchaniu odniosłem wrażenie, że po prostu pewna dość groźna mafia nadziała się na o wiele jeszcze większą mafię. No więc cóż, cóż zrobić? Nie wiem, nie sądzę, żeby ktoś był w stanie w tej chwili wsadzić kogokolwiek do więzienia za to, ponieważ słupy siedzą, kolejnego słupa nie ma w Polsce. W tym pytaniu warto by zapytać, czy istnieją materiały, materiały, proszę państwa, operacyjne tych grup specjalnych złożonych z oficerów, z funkcjonariuszy, nie oficerów, ale funkcjonariuszy kilku jednostek, zarówno wojskowych, jak i niewojskowych, jednostek specjalnych, które są również szkolone w obserwacji. Notabene w moim scenariuszu występowałoby tam kilka osób, które ja sam kiedyś szkoliłem, jeszcze pracując. To jeszcze oczywiście nie wiedziałem, że nikt nie wiedział, że do Amber Gold, ale tak by występowało. To jest, powtarzam, scenariusz filmowy. Więc w tym pytaniu bym się zapytał o to. Tam jeszcze jedno powinno się zadać pytanie na tym, czy na przykład w klubie UL bywał pan. Tam też tam były spotkania, no ale to już nie moja sprawa, ja nie mam informacji na ten temat, nie ma możliwości operacyjnych. Jak wiadomo, posłowie i senatorowie i generalnie partyjni z PiS-u patrzą na mnie z tak ogromnym obrzydzeniem, a nie wszędzie są i toalety, by ulżyć temu obrzydzeniu, więc ja się nie mogę, nie mam prawa w to wtrącać, więc nie będę się, proszę państwa, w to wtrącać. Ja po prostu chciałem tylko dzisiaj państwu powiedzieć, że to, co dzisiaj usłyszałem, nazwałem arabską biurokracją wewnętrzną, ponieważ tak pięknie rozmydlonej, rozmazanej, trzeba być naprawdę geniuszem, żeby tak wspaniale rozmazać sprawę, zagmatwać odpowiedzialność wszelkiego rodzaju i w sumie postawić tę komisję przed bardzo trudnym zadaniem. Ja nie sądzę, żeby pani Wasserman udało się jednak, bo bez pracy operacyjnej... O, Marcin Klein, zadają świadek, że Fos, Janusz Kwiatkowski... Dobrze. Więc przypuszczam również, że zastawione są pewne pułapki. O jednej pułapce za pomocą prokuratora, obecnego, znanego prokuratora, kiedyś też był szefem OBW, czy... i ówczesnego prokuratora generalnego została zastawiona pułapka, o której mówił poseł Brejza, czyli który był do tego przygotowany i nie ma co się z tego śmiać, bo to była jedna z takich pułapek i min jest prawdopodobnie wiele. I tak jak kiedyś w PZPR-ze byli członkowie partii, zaufani członkowie partii skierowani do bycia partyjnymi, to ja przypuszczam, że również są zaufani członkowie Herrenfolku skierowani do bycia w PiS-ie.
proszę Państwa, co widać po niektórych działaniach, szczególnie teraz. Szczególnie teraz. Pan powinien siedzieć w tej ławie i przesłuchiwać tylko strzałom opiadomnik. Nie pozwoli, mówię Pan. Po pierwsze, potrzebowałbym mieć akumulator albo poligraf z odwrotnym przechodzeniem prądu. Bo nie chodzi o to na wariografię, prąd idzie od człowieka do wariografu. A ja bym trochę odwrócił od wariografu do człowieka. Proszę mi wierzyć, pół godziny i wszystko. Nieważne. To oczywiście żart jest taki głupi, chamski, esbecki żart i ta ustawa dezubagizacji na wyraźnie o tym mówi, proszę Państwa. No ale jeszcze raz powtarzam, te afery są połączone. Ktoś na mnie napadł a propos FOZ-u, że to służby, że to tamto. Tak, tylko czyje te służby były? FOZ, pieniądze partyjne, FOZ, sprawy typu Amber Gold, ten, teraz to jest ten getback, który jest schowany, może trochę wcześniej i różne inne rzeczy, proszę Państwa. Więc chce mi się z tego wszystkiego śmiać. I do tego oczywiście afera taśmowa, bo to, co ja dzisiaj usłyszałem, właśnie potwierdza to, co ja mówiłem, że zemszczono się na PO za to, że skrewiła, bo tam jest, przy Amber Gold są dwa momenty. Pierwszy to jest moment po prostu prania i wyciągania pieniędzy, jak już mówiłem, firmy pożyczkowe, rosyjscy oligarchowie, różni inni, którzy zaangażowali jakieś pieniądze w to wszystko. I w pewnym momencie pojawiają się Niemcy z OLTE, z tymi liniami lotniczymi. To jest też ta cezura, w której musiała wejść druga siła, wykorzystała i zniszczyła. Nikt nie zadaje pytania. Nikt nie zada pytania, gdzie jest te, tam zdaje się prawie 2 miliardy, miliard z groszami. Gdzie są te pieniądze? Gdzie to wszystko zniknęło? Mówimy o drobnych ciułaczach. Mając pełną świadomość, że część tych ludzi, i nie obrażam ich, którzy są teoretycznie ofiarami Amber Goldy, to byli ludzie, którzy nie potrafili, bo na tym te piramidy polegają, byli naprawdę drobni, nie robili żadnych z wielką skalę lewych interesów, ale jakieś tam robili i nie chcieli się przyznać do końca do tych złota, majątku i tak dalej. Z nich to ściągnięto. Oni to również przykryli po prostu. Więc to jak to ugryźć, ktoś mnie pyta. Proszę Państwa, jak to ugryźć? No tu po prostu trzeba konkretnej pracy operacyjnej, poza tym, proszę Państwa, to nie generałowie o tym wszystkim decydowali, rządzili. To nie generałowie wiedzą najwięcej, ale proszę mi wierzyć, zwykły, no nie będę wymieniał jego stopnia, który był oddelegowany jako obserwator, jako jeden z członków grupy obserwacyjnej. No więc cóż, zabezpieczający. Ponieważ, proszę Państwa, również jest jedna rzecz. Czasami zabezpiecza się takie rzeczy operacyjnie po to, żeby pilnować, czy czasami obcy kontrwywiad, czy ktoś w to nie wszedł. Rozumiecie Państwo? Czy ktoś w to nie wszedł? Bo jeśli ktoś w to wszedł, to może być problem. Więc ja czasami miałem wrażenie, również przynajmniej w przypadku na przykład pewnej sprawy APK, czy tam paru innych, że ja pracuję tylko po to, zresztą to mi koledzy z 2A mówili wielokrotnie, że ja pracuję jako tak zwany system wczesnego ostrzegania. Dostaję zadanie, mam tego, ale chodzi o to, żeby sprawdzić, czego ja się mogę dowiedzieć, bo nagle w pewnym momencie można mi zawsze na tym szczeblu zabrać sprawę, zastraszyć i tak dalej. Większość tych ludzi ma rodziny i boi się mówić. Są zastraszeni, boi się mówić, nie będzie mówić. Chociaż w moim scenariuszu część z nich zrobiła sobie kopię materiału. To jest przerażające. Jeżeli tak jest, to rzeczywiście nie tylko, że to było państwo teoretyczne, to nadal jest państwo teoretyczne. Zresztą generalnie w ogóle. Także tak bym się po prostu, z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego pytanie w sprawie MO nie było zadane w kontekście. Przecież to nie ma znaczenia, że ma to, czy nie ma znaczenia. Ta komisja posiada materiał, a tam bywał. Ja nie wiem, czy on tam bywał, temu tego MO. Ja słyszałem, że tam bywał. To jest po prostu kwestia scenariusza, jeżeli są materiały, bo są. No i okazuje się po prostu. Marcin Klein, to się okazuje, że jedna osoba włada polskim państwem z ukrycia aresztowanki. Nie, to nie jest jedna osoba, to jest pewna grupa osób, grupa działania, wykształcona przez lat 30, bo proszę Państwa, naprawdę FOZ-y, te wszystkie rzeczy, po kolei istniejące partie mówiące liberalnej demokracji i tak dalej, te wszystkie wolnościowe, to jest przygotowanie właśnie do tego, co było. No niestety, naród się okazał tak wredny i tak głupi, że
że wybrał, że nie zrozumiał tego wszystkiego i wybrał kogo innego. I to jest pewien problem. Nie do końca wiedział, kogo wybiera, bo powtarzam jeszcze raz, ten PiS, który jest teraz, z tą twarzą, która jest teraz, nie jest PiS-em, na który ludzie głosowali. Coraz więcej ludzi na ten temat mówi, ale cóż, życie jest życiem. Tak trzeba. Zresztą ostatnio w telewizji ciągle słyszę, że właściwie naród to się nie liczy, bo dzisiejsza rozmowa z panem Fraseniukiem, a propos, znalazłem jeden post, który bardzo głupi i prosiłbym, żeby mi tego nie dawać, gdzie pan Fraseniuk ma się nazywać jakiś Rosenkrantz czy jakoś tam innego. Rosenkrantz to chyba w ogóle w tym, w Hamlecie Szekspira, żeby było śmieszniej. I w ogóle był przez Kiszczaka prowadzony i wsadzony do Solidarności. Więc to jest idiotyzm, to jest głupota. Po pierwsze, głupota polega na tym, że generał Kiszczak, jak został generałem, to już nie prowadził żadnego źródła i chyba sobie nie wyobrażacie państwo, że osobiście obsługiwał jakieś źródła, musiał się spotykać z ważnymi źródłami, ale na pewno je nie obsługiwał, więc to jest bzdura totalna. Po drugie, pan Fraseniuk, jak w każdym, ma swoją bardzo piękną kartę, ma swoją gorszą kartę, różne rzeczy. Po drugie, jeżeli ktoś coś takiego pisze, to ja zaraz proszę natychmiast 15, EO4, materiały z IPN-u, a także materiały, a także skąd wiem o zmianie nazwiska, prawda? Więc nie przesadzajmy. Możemy sobie, proszę Państwa, kogoś z kimś się spierać, ale ja nie wchodzę w takie dyskusje, jak się wchodzi ze mną, bo ze mną jest bardzo proste. Ty wstręty, głupi SB-ku, ty i tak dalej, proszę Państwa, i już. Ale ja tak nie będę postępował. Ja tak nie postępuję w ogóle, o ile jeszcze w ogóle będę kiedykolwiek postępował, gdziekolwiek. A to już podpatrzysz. Dobrze, są proszę Państwa jeszcze jakieś pytanka? Bo to jest o... pewien, który już zeznawa. No tak, oczywiście. I nikt nikogo nie zna. Najlepszy numer, że nikt nikogo nie zna. Po prostu. A to jest niemożliwe i jest to nieprawda. Z wielu powodów jest nieprawda, szczególnie w tym środowisku i należałoby przyjrzeć się. Tu jest potrzebna praca operacyjna łącznie z operacyjnym rozpracowaniem backgroundu, czyli na przykład biografii i życiorysów. Tak to się robi w służbach, gdzie za którymś tam razem okazuje się, że jest to połączenie i wiele takich spraw było, gdzie musiałem sięgać naprawdę głęboko w przeszłość do ludzi, żeby znaleźć połączenie między jednym a drugim. No ale no niestety tak to jest. Nikt tego za mnie nie wymyśli, więc wiadomo. Ja niestety nie jestem, na szczęście to już nie mój ból, ja sobie tylko mogę mówić po prostu, więc niech się martwią. Ktoś mi powiedział, że bardzo dobry tekst. No bardzo dobrze. W związku z czym, proszę Państwa, zakończymy na dzisiaj ten post, bo to jest post. Może go wrzucę na YouTubie dla kawału, dlaczego nie, bo nie chcę się jakoś na YouTubie nadawać ostatnio. W ogóle mi się nie chce nic nadawać. Niech tak będzie. Słuchawki mi się rozwaliły, świat mi od rana przywale. Tydzień się strasznie zaczął w dodatku. No i przeżyjemy albo nie przeżyjemy. Także jeśli patrzymy na dzisiejsze przesłuchanie przed komisją Amber Gold, to powinno ono nosić nazwę Arabska Biurokracja Wewnętrzna. Skrót też jest zresztą dość symptomatyczny, ponieważ ABW wprowadzono rzeczywiście kanon. No i ciekaw jestem, czy tak wspaniale przygotowany pracownik operacyjny idący od dyrektora do szefa aż do generała zorientował się, że robią go w jajo. Tym bardziej, że ewidentnie jest takie jeszcze jedno fajne słowo w biurokracji, było w służbach, które używaliśmy, dupochron po prostu. Dupochron. I jestem ciekaw, czy proszę Państwa, to co proszę Państwa widziałem dzisiaj, to rzeczywiście była pokazana dokładna sztuka, jak tworzyć dupochrony. Wszystko, co mówił pan minister Rabski, było idealnym podręcznikiem, jak tworzyć dupochrony. Bo i zresztą pan generał też tą notatką stworzył sobie, bo zorientował się, że nie przybędzie tego. No właśnie. Do widzenia Państwu, dobranoc. Może się jeszcze kiedyś spotkamy. Co to jest EO4? Taka karta, którą się wrzucała do biura C do rejestracji i się rejestrowało. 15 się sprawdzała, się wypełniało kartę O4, gdzie było, że drugostronnie wymieniony jest rejestrowany pod takim i takim, do tego i tego. Takie sztywne kartki. O4, było jeszcze 16, różne takie. No.
Nieważne. To jest ta strona KPN-u. No, przecież nie będę Państwa szkolił w biurokracji esbeckiej. No na miłość boską. Nie dość, że oglądając to zarażacie się cholernym esbectwem, moim wstrętnym, brzydkim, obrzydliwym esbectwem, to jeszcze chcecie, żebym wam tutaj wiedział. No. Dzisiaj na Kosi było wspomnienie o Bieleckim. Co ciekawe, Dorota Kanie wspomniała, że to nazwisko również... No to wiecie Państwo, ja słyszałem tylko taką plotkę, że przez instytucje, w których były premier Bielecki pełnił dość ważne funkcje, przechodzili prawie wszyscy doradcy zarządu Amber Gold, którzy nagle zniknęli. No ale to już też jest kwestia scenariusza, to jest też kwestia do... Też jest kwestia do, jakby to Państwu powiedzieć, do wyjaśnienia, no to też operacyjnie. Dobrze, dobranoc, bo zaczyna przerywać. Zakończę to nierówną walkę z internetem, pisem, rzeczywistością, dezubekizacją i całą resztą wariactwa. Znowu nie będę mógł spać się w nocy włącznie. Dobranoc.